11 tom, 29 września 1912. Wola Boża jest centrum, życiem i źródłem wszystkiego w Jezusie. On układa intencje tego, kto żyje w Jego woli. Sam Jezus wystarczy dla Niego, a rzeczy ziemskie nie przyciągają i Jego woli. Piszę o przeszłych sprawach. Myślałam sobie, jednemu Pan mówi o męce, innemu o swoim sercu, jeszcze innemu o krzyżu i o wielu innych rzeczach. Chciałabym wiedzieć, która dusza była najbardziej ukochana przez Jezusa. A mój ukochany Jezus przyszedł i powiedział do mnie: córko moja, czy wiesz, która dusza była przeze mnie najbardziej ukochana? Dusza, której objawiłem cuda i moc mojej przenajświętszej woli. Cała reszta, męka, serce, krzyż i temu podobne, jest małą częścią mnie, natomiast moja wola jest centrum i życiem oraz Panią wszystkiego. Tak więc moja wola kierowała męką, dała życie mojemu sercu i uszlachetniła krzyż. Moja wola zawiera wszystko, obejmuje wszystko i urzeczywistnia wszystko. Moja wola jest więc ponad wszystkim. Dlatego dusza, której mówiłem o mojej woli, jest najbardziej ukochana ze wszystkich i jest ponad wszystkim. Jak bardzo powinnaś mi dziękować za to, że Cię dopuściłem do tajemnic mojej woli. Co więcej, ten, kto znajduje się w mojej woli, jest w mojej męce, jest moim sercem, jest całym pięknem mojego krzyża i jest moim własnym odkupieniem. Nie ma między mną a nim niepodobnych rzeczy. Pragnę więc, abyś całkowicie przebywała w mojej woli, jeśli chcesz dzielić wszystkie moje dobra. Po raz kolejny pomyślałam o tym, jak powinniśmy ofiarowywać nasze czyny, modlitwy i tak dalej, jako zadośćuczynienie, adorację i temu podobne. A mój zawsze dobrotliwy Jezus powiedział do mnie: córko moja, kto się znajduje w mojej woli i wykonuje swoje czynności, gdyż ja tego pragnę, nie potrzebuje przedkładać swoich własnych intencji. A ponieważ znajduje się w mojej woli, to kiedy działa, modli się i cierpi, ja sam tym rozporządzam, tak jak chcę. Pragnę zadośćuczynienia, przyjmuję to jako zadośćuczynienie. Pragnę miłości, przyjmuję to jako miłość. A ponieważ jestem Panem wszystkiego, mogę robić z tym, co chcę. W przypadku tych, którzy nie znajdują się w mojej woli, dzieje się inaczej. To oni decydują, a ja dostosowuję się do ich woli. Innego dnia przeczytałam w książce pewnej świętej, że wcześniej nie potrzebowała ona niemal jedzenia, a potem musiała często spożywać pokarm. Potrzeba ta była tak wielka, że nawet płakała, jeśli nic jej nie dawali. Martwiłam się więc, myśląc o swoim stanie, ponieważ wcześniej spożywałam bardzo mało pokarmu i byłam zmuszona go zwracać, a teraz przyjmuję więcej i nie zwracam. Mówiłam sobie: błogosławiony Jezu, dlaczego tak jest? Uważam, że jest to brak umartwienia. Moja niegodność doprowadziła mnie do takiej nędzy. Kiedy więc przyszedł błogosławiony Jezus, powiedział do mnie: córko moja, chcesz wiedzieć, dlaczego tak jest? Oto jestem, aby Cię zadowolić. Aby uczynić duszę całą moją i opróżnić ją ze wszystkiego, co zmysłowe, oraz wlać w nią wszystko, co niebiańskie i boskie, odrywam ją nawet od konieczności jedzenia, tak iż prawie go nie potrzebuje. Kiedy więc znajduje się w tym stanie, doświadcza osobiście, że tylko Jezus jej wystarczy i nic nie jest jej potrzebne. Dusza wznosi się wysoko, gardzi wszystkim i o nic nie dba. Jej życie jest niebiańskie,
Gdy ją przez lata dobrze ugruntowałem i kiedy już się nie obawiam, że rzeczy materialne, rzeczy postrzegane zmysłami, mogą wywrzeć na niej najmniejsze wrażenie, gdyż po skosztowaniu tego, co niebiańskie, prawie niemożliwe jest, aby dusza mogła delektować się ziemskimi rzeczami, przywracam ją do zwykłego życia, ponieważ chcę, aby moje dzieci korzystały zgodnie z moją wolą, a nie z podług ich woli, z rzeczy, które stworzyłem z miłości do nich. I tylko ze względu na miłość do tych dzieci jestem zmuszony karmić innych. Co więcej, najpiękniejszym dla mnie zadośćuczynieniem za tych wszystkich, którzy korzystają z naturalnych rzeczy niezgodnie z moją wolą, jest widzieć, jak te niebiańskie dzieci z poświęceniem, oderwaniem i zgodnie z moją wolą korzystają z niezbędnych rzeczy. Jak możesz mówić, że jest to twoja niegodziwość? Absolutnie tak nie jest. Cóż złego jest w przyjmowaniu w mojej woli trochę więcej lub mniej tego, co jest ziemskie? Absolutnie nic. W mojej woli nie może występować nic złego. W mojej woli jest jedynie to, co dobre, nawet w najmniej znaczących rzeczach. Fiat.